Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu i w swoim i w Państwa imieniu witam naszego gościa, rozmówcę, a właściwie rozmówczynię, pani poseł Marta Kubiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jak na załączonym obrazku widać. Witam panią poseł, witam Państwa. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa. Czekaliśmy i nawet nie aż tak długo, ponieważ nota dyplomatyczna dziś przez profesora Rau, czyli ministra spraw zagranicznych, podpisana i skierowana do Republiki Federalnej Niemiec, do resortu spraw zagranicznych tegoż państwa. Jakie będą reperkusje według pani? No panie redaktorze, mam nadzieję, że tak długo przecież wyczekiwany sporządzony raport, a teraz konsekwentnie nota dyplomatyczna, no mam nadzieję, że to będzie początek rozmów. Oczywiście nie kryjmy złudzeń, że na pewno będą to niełatwe rozmowy, sądząc po tym, jakie już są odpowiedzi wcześniej, zanim ta nota wyszła ze strony polskiej, odpowiedzi strony niemieckiej, ale myślę, że tutaj jednak ten raport czarno na białym będzie swego rodzaju dowodem na to, że nie będzie można przekłamać również historii. Mam nadzieję, że ten temat zostanie podjęty, a zwróćmy również uwagę na to, że miejmy nadzieję, że również Grecja, słyszymy również, że Grecja będzie podejmować temat reparacji. Być może uda się jakoś to przeforsować, aby była debata w Brukseli. No mam nadzieję, że się uda. Natomiast tak jak powiedziałam, no na pewno nie będzie to łatwy temat dla Niemiec, bo widzimy jak to jest, ale mam nadzieję, że to jest już dobry początek do wywołania dyskusji, chociażby również międzynarodowej. Nie będzie to dobry temat dla Niemiec, a dla nas to będzie dobry temat. I teraz pytanie, jak to obopólnie będzie nas ze sobą, i tutaj mam wątpliwości. Czy łączyło, czy dzieliło? Czy waśniło, czy godziło? Panie redaktorze, no patrząc na to, że wcześniej te reparacje w innych krajach były wypłacane i to takie jeszcze z pierwszej wojny światowej, przecież wszyscy wiemy, że niedawno zakończyło się właśnie spłacanie tych, w cudzysłowie oczywiście, spłacanie tych reparacji innym państwom, również państwom afrykańskim. Więc tutaj no, nie można doprowadzać do tego, że jakieś państwo napada na inne państwo i nie ponosi na to żadnych konsekwencji. No, od tego jest prawo międzynarodowe i różnego rodzaju inne przepisy, aby właśnie takie rzeczy egzekwować. Chociażby biorąc pod uwagę teraźniejszą sytuację na Ukrainie, no to tak jakby, panie redaktorze, wziąć teraz sytuację właśnie z Ukrainy, że Rosja napada na Ukrainę, no i nie ma za to ponieść konsekwencji. No nie może tak być i nie ma na to naszej zgody. No tak, tylko to 222 dzień wojny na Ukrainie, jeżeli mnie pamięć nie myli, i nic nie wskazuje na to, żeby ta wojna miała się lada chwila zakończyć. No nikt nie sądził, że ta wojna się skończy przecież szybko, chociaż niektórzy myśleli, że tam wejdą na tą Ukrainę, prawda, i 2-3 dni i będzie po wszystkim. Okazuje się jednak, że to nie jest już ta sama Ukraina, na którą kiedyś Rosja najechała. I tutaj rzeczywiście wola walki, ale przede wszystkim konsekwentnie musi być udzielona ta pomoc z zagranicy, przede wszystkim jeżeli chodzi o różnego rodzaju broń, bo widzimy jednak, że ta ofensywa ukraińska przynosi w pewnym sensie jakieś rezultaty, posuwają się do przodu. No i tutaj oczywiście w kontekście tych referendów, o których wynik oczywiście był już wiadomy od samego momentu. A które to dziś Duma Rosyjska zatwierdziła? Tak, no to tym bardziej trzeba tej pomocy udzielać w jak najszerszym jeszcze strumieniu i szerszym jeszcze stopniu. No i muszą być tutaj jednak, konsekwentnie musi być ta jedność. No nie może być tak, że tak jak już powiedziałam, że jakieś państwo sobie wymyśli, że najedziemy na kogoś, zabierzemy sobie im jakieś ziemię i bo tak i już. No absolutnie nie ma na to zgody. I no jak to nie? Dziś ambasador Federacji Rosyjskiej, który był na dywaniku w MSZ-cie, powiedział, że część Ukrainy oto stała się rosyjska. I tyle. I toćka. No dlatego właśnie, panie redaktorze, tak jak już powiedziałam, trzeba je wspierać w jeszcze większym stopniu i potrzebna jest również ta jedność, której jak widzimy, bo mamy jeszcze oczywiście dwa państwa europejskie, które konsekwentnie się wyłamują z tej pomocy, chociaż publicznie twierdzą, że oczywiście udzieli największą pomoc, jaka tylko może być, a wszyscy wiemy, że jest zupełnie inaczej. No niestety
Są i dalej takie państwa, które tylko czekają na to, aby powrócić do tych biznesów z Rosją. Tutaj trzeba być konsekwentnym, dlatego właśnie... A które państwo, albo które państwa pani ma na myśli? No, panie redaktorze, oczywiście pan doskonale wie, które mam na myśli. A wie pani, a ja dzisiaj troszeczkę zrewidowałem swój pogląd, na przykład po przejrzeniu Die Welta, który publikuje taki artykuł na temat kanclerz Merkel, że właściwie to ona wpuściła Scholza w niezłe szambo. Bo? Bo nie przygotowała w ogóle Niemców i Niemcy jako państwo do tego, żeby były neutralne i byli neutralni, jeśli chodzi o gaz, albo może nie tyle neutralni, niezależni od tego gazu, czy w ogóle surowców energetycznych płynących z Rosji. Energetycznych. No dokładnie, no i tutaj jest oczywiście, no w pewnym sensie można powiedzieć, że go wpuściła w maliny, tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć. Natomiast to nie zmienia faktu, że po przejęciu władzy nie mógł podjąć działań, aby się od tego uniezależnić. No wręcz przeciwnie, no tutaj widzimy również na łamach Unii Europejskiej, że w momencie, kiedy jedno z czołowych państw, a mam tutaj właśnie na myśli Niemcy, stwierdza, że nie ma tego gazu i będzie i nie wie, skąd ten gaz może sobie kupić, no to nagle się okazuje, że pani przewodnicząca Ursula von der Leyen mówi, że nie, no tutaj ci, to się zabezpieczyli, to fajnie, że się zabezpieczyli, ale teraz jak już mają tego gazu trochę więcej, no to niech się z nami podzielą. No więc tutaj dochodzą do tego różne inne kwestie, ale rzeczywiście mają problem jeszcze w kontekście wysadzenia tych dwóch Nord Streamów, no to rzeczywiście są w kropce. Notabene dziś pojawiła się taka informacja, nie wiem na ile ona jest prawdziwą, jakoby znów z tych Nord Streamów na dnie Bałtyku ulatniał, wydobywał się gaz. Wszyscy się zastanawiają, a skąd ten gaz, skoro rury już są puste? No właśnie, więc tutaj jest bardzo dużo, że tak powiem, znaków zapytania. No trzeba by to oczywiście zbadać, chociaż dziwne jest też to, że z kolei Dania twierdzi, że nie wiedzą, jakie są zniszczenia i trzeba by to zbadać. Natomiast Rosja twierdzi, że te zniszczenia są całkiem takie jeszcze do naprawienia, więc to też powoduje pewnego rodzaju domysły. No już nie wspominając oczywiście o słynnym już wpisie pana Sikorskiego, który oczywiście dodał oliwy absolutnie do ognia. No nie wiem, czy to akurat wpis Radosława Sikorskiego dolał oliwy do ognia, czy bardziej wpis małżonki pana eurodeputowanego, pani Ann Applebaum, która mówi o rządach prawicowych, w tym w Polsce, wspierających Putina. Nie, no oczywiście, no przecież dochodzimy tutaj do takiej narracji, panie redaktorze, że przecież przewodniczący Tusk sam się już nie może zdecydować, bo najpierw twierdzi, że tak szybko zmienia w różnych kwestiach zdanie, że naprawdę ja już też nie nadążam, szczerze mówiąc. Natomiast fakty są jasne i mówią jasno, że to przecież Platforma z PSL-em uzależniali nas od gazu. Te różne wypowiedzi powrotu do kontaktu z Rosją, chcemy z nią przecież takich kontaktów, taka jak ona jest, że i tak dalej. Więc to nie są przypadkowe wypowiedzi. To oczywiście przyznanie się, no na pewno się nie doczekamy tego, żeby pan Tusk powiedział, wyszedł i powiedział, no szanowni państwo, no przykro mi, no niestety pomyliłem się, to była zła polityka, absolutnie. Natomiast w kontekście tego wpisu i w kontekście tego, co się dzieje, no to uważam, że ten wpis skandaliczny, nieodpowiedzialny, bo jak można to nazwać, panie redaktorze, no to nie jest pan Sikorski, jest posłem pierwszą kadencję, to jest były marszałek Sejmu, to jest przecież osoba, która była ministrem spraw wewnętrznych, ministrem zagranicznych, obrony, więc to jest polityk doświadczony. Zagranicznych. Okej, zagranicznych, przepraszam za pomyłkę. Natomiast i to powoduje, że to nie jest polityk, że tak powiem, taki sobie pierwszorocznia, który ewentualnie mógł coś tam napisać, nie wiedząc teoretycznie, jakie będą konsekwencje. W sytuacji, panie redaktorze, takiej, gdzie mamy wojnę w Ukrainie, w sytuacji takiej, gdzie rośnie pozycja i współpraca, jeżeli chodzi o polsko-amerykańskie stosunki, w sytuacji takiej, gdzie Amerykanie przekazują nam pieniądze, no to jest absolutnie działanie na szkodę i na narażenie nas na niebezpieczeństwo. Pani poseł, a co w sytuacji, gdyby się okazało, że akurat ten wpis ma 100% uzasadnienie? Tym bardziej, że wymieniła tam pani wszelkie cnoty ministra Sikorskiego.
Myślę, że jego ego jest w tej chwili podłychtane, ale zapomniała pani o jednym istotnym fakcie, a mianowicie on jest przewodniczącym tej komisji parlamentarnej do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy się, mógł wiedzieć trochę więcej niż my wszyscy. Szczerze mówiąc, panie redaktorze, nie sądzę, żebym mógł wiedzieć coś więcej. Natomiast dyskwalifikuje nas i obniża naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Dyskwalifikuje Platformę Obywatelską. I co się okazuje, panie redaktorze? W momencie, kiedy podobny wpis zostałby popełniony przez polityka Prawa i Sprawiedliwości, to przecież opozycja już by wrzała, już by chcieli żądaliby, że tak powiem, krwi, odwołania. Teraz pan przewodniczący mówi, że przecież nic się nie stało. To jest taki temat, przecież o którym już nikt nic za chwilę nie będzie mówił. To przecież nic takiego. Więc tutaj rzeczywiście absolutnie zero konsekwencji. Pani poseł, i to jest właśnie to, jak nie ma gościa w studiu. To jest właśnie to, kiedy gościa nie ma w studiu, a siada sobie na tym Skype'ie i internet zaczyna ciąć. I właściwie tej ostatniej pani myśli to ja nie usłyszałem. To mogę powtórzyć, panie redaktorze, z przyjemnością dla pana. To bardzo proszę. No mówiłam właśnie, że w kontekście tego, że pan Sikorski, że jeżeli sytuacja, taki wpis popełniłby jakikolwiek polityk z Prawa i Sprawiedliwości, no to już przecież opozycja żądałaby krwi, odwołania i tak dalej, wyrzucenia z partii. Natomiast w momencie, kiedy to dotyczy polityka prominentnego, można powiedzieć, polityka Platformy Obywatelskiej, zero konsekwencji, skasowany tweet, a co już miał namieszać ten tweet, to już namieszał i co wyrządził szkody, to wyrządził. Ponoć była jakaś rozmowa dyscyplinująca i praktycznie zero żadnych konsekwencji. A przecież tak na dobrą sprawę, to ten wpis ośmiesza nie tylko pana Sikorskiego, ale przecież całą Platformę Obywatelską. Tak na dobrą sprawę, panie redaktorze, to można to podsumować jednym zdaniem. Pan Sikorski chciał być brytyjskim lordem, a został rosyjską onucą. Marta Kubiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani, państwu. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.